Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje zawarte w niniejszym filmie są chronione prawami autorskimi i należą do Federacji Stowarzyszeń Amazonki lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Prezentowany materiał filmowy został stworzony wyłącznie do celów edukacyjnych dla osób leczonych z powodu raka piersi oraz wszystkich innych zainteresowanych niniejszą kwestią osób i może być użytkowany bezpłatnie w celach niekomercyjnych na ogólnie przyjętych zasadach dotyczących praw autorskich. Zabrania się użytkowania niniejszego materiału filmowego w celach innych niż edukacyjne lub profilaktyki zdrowotnej. W szczególności zabrania się wykorzystywania go w całości lub jego fragmentów do celów komercyjnych i czerpania z niego korzyści majątkowych. Materiał filmowy stanowi zwartą całość i jest ogólnie i bezpłatnie dostępny do odtworzenia w zaprezentowanej formie. Zabrania się jego kopiowania, modyfikacji lub wykorzystywania fragmentów filmu bez zgody Federacji Stowarzyszeń Amazonki, która jest właścicielem praw autorskich do tego filmu. Zgoda taka musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Federacja Stowarzyszeń Amazonki. Film został zrealizowany przez Federację Stowarzyszeń Amazonki przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą Wydawnictwa dla Amazonek. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marta Homa i w dzisiejszym spotkaniu z Państwem chciałabym przybliżyć portret osoby zmagającej się z chorobą nowotworową. A powiemy sobie trochę o emocjach, powiemy o tym, w jaki sposób o chorobie możemy myśleć i w jaki sposób możemy reagować. A podpowiem Państwu także, w jaki sposób możemy postarać się, by nasze myśli o chorobie były bardziej korzystne, by bardziej nam pomagały w tym całym procesie zmagania się z wyzwaniem, przed którym Państwo stanęliście w swoim życiu. Rozpoczniemy sobie tematem mówiącym o przystosowaniu do choroby nowotworowej na różnych etapach jej leczenia. A zatem, jakie etapy choroby nowotworowej możemy wyróżnić? Wymienia się fazę wstępną, fazę przewlekłą i fazę zaawansowaną. Jeżeli mówimy o tej pierwszej fazie wstępnej, określanej także fazą ostrą, jest to ten etap choroby, który rozpoczyna się w momencie, kiedy zauważyliście Państwo pewne objawy, zespół objawów, a kończy się w momencie uzyskania przez Państwa rozpoznania, diagnozy. To rozpoznanie może potwierdzić te najbardziej niepokojące przypuszczenia, ale mogą być to też informacje, które uspokajają i możecie Państwo spokojnie wrócić do dalszych swoich działań, dalszych swoich aktywności. To jest faza, na której, jeżeli w sytuacji potwierdzenia niekorzystnych przypuszczeń, czyli że mamy do czynienia z chorobą poważną, chorobą nowotworową, to w tym momencie mogą ujawnić się przekonania, mogę na to umrzeć. Jeżeli taka diagnoza została postawiona, to przechodzimy do kolejnego etapu zmagania się z chorobą nowotworową. Jest to etap przewlekły. W tym etapie mieści się bardzo dużo elementów. Jest to etap, który obejmuje leczenie. To leczenie może być bardzo różne w zależności od sytuacji, od stanu pacjenta. Mamy leczenie operacyjne, mamy chemioterapię, hormonoterapię, radioterapię, immunoterapię. Ten etap, czyli etap przewlekły, obejmuje także sytuację wyleczenia. Kiedy słyszycie Państwo od swojego lekarza, że wyniki badań wskazują, że choroby nie ma, że leczenie przyniosło te zakładane rezultaty. Ale ten etap niestety obejmuje także sytuację, kiedy choroba powraca. O nawrocie choroby możemy mówić wówczas, gdy pojawiły się przerzuty, ale także gdy pojawiła się choroba w tym miejscu, które było uprzednio leczone, czyli mamy sytuację wznowy choroby nowotworowej. Etap przewlekły to etap, który obejmuje także pojawienie się całkowicie nowej choroby onkologicznej, czyli poza
wcześniejszym rozpoznaniem nowotworu pojawia się diagnoza kolejnego nowotworu. To etap, w którym towarzyszą myśli mówiące: przeżyłem, ale nie wiem, czy nie będzie nawrotu. To także myśli: pewnie niedługo umrę. Kolejna faza to faza zaawansowana, określana także fazą terminalną. Jest to sytuacja, w której dotychczasowe leczenie przyczynowe musi być zakończone z uwagi na brak osiąganych korzyści lub inne czynniki, które o tym decydują. To etap, w którym mieści się też umieranie. Tutaj z myśli pacjenta pojawia się myśl: umieram. Na każdym etapie, który Państwu przedstawiłam, pacjent może odbierać i przeżywać różne emocje. To, w jaki sposób te emocje się ujawniają, jakie one są, jest bardzo indywidualne. Możemy jednak wyróżnić pewne fazy reakcji emocjonalnych. Otóż taką pierwszą fazą, która się ujawnia, jest to faza, która obejmuje niedowierzanie, w którym elementem bardzo charakterystycznym jest zaprzeczanie informacjom. Jest to faza, która najczęściej trwa do tygodnia. A jakie emocje są w niej obecne? Jest to paraliż, odrętwienie. Państwo często mówicie, to było odczucie, jakby dostać obuchem w łeb. Jest tu dużo niezrozumienia. Pojawia się tu też silna chęć udowodnienia, że te informacje, które zostały przekazane, które informują, że macie Państwo do czynienia z poważną, zagrażającą życiu chorobą, są nieprawdziwe. W tej fazie, zwłaszcza przy końcu jej trwania, pojawia się decyzja o leczeniu i rozpoczyna się przygotowanie do dalszych procedur diagnostycznych, ale też i leczniczych. Z tej fazy przechodzicie Państwo w kolejną fazę, która określana jest stopniowym urealnianiem. To faza, która trwa najczęściej do 2 tygodni. Jest to faza, która wypełniona jest w takie natrętne, nawracające myśli o chorobie, o śmierci. Towarzyszą problemy z koncentracją i z innymi funkcjami poznawczymi, jak pamięć. Towarzyszy bezsenność, towarzyszy problem z jedzeniem, jest niechęć do jedzenia. Pojawiają się emocje o charakterze niepokoju, takiego przygnębienia i silnego lęku. Z tej fazy powoli rozpoczyna się etap określany adaptacją. Jest to etap, który trwa tygodnie, miesiące. Wszystkie te ramy czasowe, o których Państwu mówię, są umowne. Tak samo umowne są fazy. Nie u każdej osoby musi wystąpić każdy etap, każda omawiana przeze mnie teraz faza reakcji emocjonalnych. U jednych może być ona bardziej zaznaczona, a u drugich może nie być jej prawie wcale obecnej, ale gdzieś Państwa obserwacje Państwa zachowań pozwoliły nam wyróżnić te etapy. Jak zatrzymaliśmy się przy etapie adaptacji, to powiedzmy sobie o nim więcej. To etap, w którym następuje oswojenie z diagnozą, leczeniem i doświadczaną sytuacją. To etap, w którym Państwo uruchamiacie posiadane zasoby, żeby poradzić sobie z tym doświadczeniem. To etap, w którym ujawnia się nadzieja, pojawiają się takie przebłyski optymizmu. Jeżeli mielibyśmy przyjrzeć się dokładniej temu, co Państwo odczuwacie na różnych etapach zmagania się z chorobą onkologiczną, to możemy wyróżnić reakcje emocjonalne, które są adaptacyjne i dezadaptacyjne. We wcześniejszym podziale te reakcje emocjonalne były podzielone zwłaszcza w uwzględnieniu czasu, przy uwzględnieniu tego, jak to rozkłada się w czasie.
Tu natomiast skupimy się, czy dana reakcja nam służy, czy nie. Jeżeli mówimy o tych, które są korzystne, to wymienia się bardzo dużo reakcji, które Państwu towarzyszą i które nie będziemy traktować jako te, które są dysfunkcyjne, tylko takie, które są wpisane w tą sytuację, są potrzebne, są naturalne. I wśród tych reakcji mamy szok, mamy zaprzeczanie, mamy lęk, mamy przygnębienie, mamy nadzieję, mamy gniew, mamy poczucie winy lub poczucie krzywdy. Kiedy natomiast będziemy mówić o reakcjach dezadaptacyjnych, otóż w sytuacji, kiedy nasilenie tych adaptacyjnych reakcji jest tak duże, że zaczyna działać dezintegrująco na nasze funkcjonowanie, na naszą psychikę. Czyli będziemy mieć do czynienia na przykład z takim nasileniem lęku czy przygnębienia, że to nie będzie już reakcja adaptacyjna, a będzie to zaburzenie w postaci zespołu lękowego lub zespołu depresyjnego. Ale o tym za chwilę. W tych dezadaptacyjnych reakcjach, jak Państwo widzą w tym podziale, znajdują się także zaburzenia neuropsychiatryczne o charakterze ostrym lub przewlekłym. I teraz króciutko jakbyśmy przejrzeli, czym dane reakcje, o których wspomniałam jako reakcje adaptacyjne są, ale też kiedy przestają pomagać, w jakich sytuacjach. I wracając do pierwszej wymienionej przeze mnie reakcji, czyli szoku. Czym jest szok? Jest to taka utrata z otaczającym światem. Najchętniej wtedy Państwo odcięliby się, uciekliby od ludzi czy z miejsca, w którym Państwo aktualnie się znajdujecie. Jest to moment, w którym towarzyszą Państwo emocje takie jak płacz, złość, bunt. A pojawia się taki spokój, ale jest to pozorny spokój, bo pod tą maską spokoju mieści się bardzo dużo różnych takich burzliwych reakcji. A jak Państwu o tym opowiadam, przypomina mi się jedna z pań, która przyszła na konsultację celem omówienia dotychczas przeprowadzonych badań i niestety te badania wskazały, że ma rozpoznanie raka piersi. Ta pani nie pamięta, w jaki sposób wróciła do swojego domu, a jej miejsce zamieszkania było oddalone od szpitala o ponad 120 km. Połączenia były połączeniami mieszanymi. Pani korzystała i z pociągu, i z autobusu. Nie pamięta, jak to przebiegało, nie pamięta, jak trafiło. Tak silnie zareagowała na te informacje, które otrzymała. A czy nie mieliśmy u niej reakcję, którą określilibyśmy szokiem? Kolejna reakcja to zaprzeczanie. Jest to nieprzyjmowanie faktu rozpoznania choroby onkologicznej, jej leczenia, ale także jej konsekwencji. Mimo tego, że jesteśmy sprawni intelektualnie, mamy odpowiednią wiedzę, która powinna nam umożliwić adekwatne zareagowanie i zrozumienie tego, co jest nam przekazywane. Towarzyszy nam taka myśl: nie widzę, nie słyszę, unikam, szukam potwierdzenia, zaprzeczenia. Jest to taka reakcja, która może, jeżeli się przedłuża, doprowadzić do rezygnacji z podjęcia leczenia. Czyli może się zadziać coś, co zdaje się bardzo niepokojące, niebezpieczne, a może spowodować, że ktoś odwracać się od metod konwencjonalnych, idąc w kierunku metod alternatywnych, a może też doprowadzić do tego, że osoba wycofuje się z otoczenia, a także konfliktuje się ze swoim otoczeniem. Wymienia się różne czynniki, które będą mogły sprzyjać temu, że ktoś taką reakcję ujawnia. Mówi się o tym, że może ona wystąpić u osób,
które mają taką tendencję do tego, żeby unikać informacji, które zagrażają, to osoby, które mają małe doświadczenie w takim skutecznym i pozytywnym rozwiązywaniu różnych sytuacji trudnych. I takie osoby w sytuacji zetknięcia się z diagnozą choroby onkologicznej mogą podejmować reakcje zaprzeczania. Innym czynnikiem, który może wyzwalać taką reakcję, jest traktowanie choroby jako przeszkody w realizacji bardzo ważnego celu w życiu. A także niepomocne może być to, jeżeli sytuacja rodzinna, ekonomiczna, zawodowa nie jest stabilna. To również może być czynnik, który sprzyja temu, że pojawia się zaprzeczenie. I ogólnie mówi się, że taka postawa pesymistyczna, widzenia świata, swojego życia w takich czarnych barwach również sprzyja temu, że może ujawnić się mechanizm zaprzeczania. Ten mechanizm zaprzeczania, tak jak Państwu wspomniałam, w odpowiednich dawkach, jeśli coś jest, może być korzystne, tak i ten mechanizm może być korzystny. Natomiast jeżeli ta reakcja się przedłuża, jeżeli właśnie zaczyna ukierunkowywać pacjenta w tą stronę, że on nie chce podejmować leczenia, że szuka innych rozwiązań niż leczenie choroby onkologicznej, to wówczas staje się zagrażające, czyli do pewnego momentu ma funkcję korzystną. On w jakiś sposób pozwala poukładać sobie Państwu w głowie to doświadczenie, natomiast jeśli się przedłuża, to staje się zagrażający. I lęk. Któż z nas nie doświadczał lęku? Chyba nie ma wśród nas takiej osoby, która nie znałaby tego odczucia, bo jest to taka reakcja uczuciowa, która pojawia się w momencie, kiedy jakaś ważna dla nas wartość zostaje zagrożona. Jaką funkcję ma wówczas lęk? Otóż lęk ostrzega nas przed niebezpieczeństwem. Lęk motywuje nas do działania i mówi się także, że wzmacnia nas, wzmacnia naszą odporność i przyczynia się do tego, że dzięki temu doświadczeniu, które wywołuje obecnie w nas lęk, w kolejnych doświadczeniach, które mogą pojawić się w życiu, radzimy sobie skuteczniej, lepiej. Nabyliśmy pewne umiejętności, które pozwalają nam działać dalej w innych sytuacjach korzystniej. To, co jest bardzo taką charakterystyczną cechą lęku, jest to, że on trwa pewien czas. I mówi się o tym, że jest on w jakiś sposób podobny do nadziei, gdyż wiąże się z pewnym oczekiwaniem na coś, co ma się wydarzyć. Jeżeli chodzi o chorobę onkologiczną, to wyróżnia się bardzo wiele postaci lęku. Na każdym etapie, który Państwu wymieniłam na początku, ten lęk się ujawnia trochę w innej odsłonie. Jeżeli mówimy o pierwszym etapie, czyli etapie wstępnym, etapie ostrym, to w sytuacji, kiedy podejrzewamy chorobę, kiedy trwają badania diagnostyczne, to mówimy tu o lęku, który dotyczy tego, że potwierdzi się diagnoza, że ten lęk ma taki charakter, że coś dzieje się nie tak, że mogliście mieć Państwo takie poczucie ogólnego zagrożenia, ale w tym wszystkim jest włączone też to, że pojawia się takie tłumienie tego lęku przez świadomość, że przecież ta diagnoza nie musi się potwierdzić. W trakcie tej pierwszej fazy, fazy wstępnej, ten lęk także ma oblicze lęku przed śmiercią, niesprawnością i uświadomieniem sobie swojej przemijalności. Jest to moment, w którym diagnoza została potwierdzona. Tutaj także Państwo niepokoicie się o swoich najbliższych. I w fazie kolejnej, w fazie przewlekłej, lęk również jest bardzo różnorodny. Może to być lęk przed skutkami ubocznymi leczenia, przed funkcjonowaniem w zmienionych przez leczenie okolicznościach, warunkach.
a boicie się także tego, jaka będzie skuteczność tej zastosowanej terapii. W tej fazie przewlekłej ten lęk też jest bardzo charakterystyczny w momencie, kiedy leczenie onkologiczne zostało zakończone pozytywnie, ale pojawia się niepokój przed nawrotem choroby. Jest to tak zwane zjawisko miecza Demoklesa. A kolejny etap to etap zaawansowania i jest to moment, w którym ten lęk przyjmuje zupełnie inne oblicze w stosunku do poprzednich postaci. Tutaj boicie się Państwo o najbliższych. Ten lęk dotyczy tej zbliżającej się śmierci, najczęściej w wymiarze obawy przed bólem, dusznością. Jest to taki czas, gdzie bardzo trudno opisać ten lęk, że gdzieś ten język, którym dysponujemy, nie pasuje, jest niewystarczający, brakuje słów, żeby opisać ten wewnętrzny świat, opisać ten swój emocjonalny świat, to czego Państwo doznajecie. Jak Państwo odczuwacie lęk? Tutaj Państwu przytoczyłam taki podział na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o naszą psychikę, jeżeli chodzi o nasze działanie, o nasze zachowania, czyli ten aspekt behawioralny, jeżeli o to, co się dzieje w naszym ciele. Widzą Państwo, jak bardzo różnorodnie można lęk odczuwać na każdym wymiarze. I myślę, że jak Państwo przyglądacie się teraz temu podziałowi, to każdy z Państwa byłby w stanie przypisać sobie dane reakcje z każdego poziomu, i z poziomu psychiki, i z poziomu zachowań, i z poziomu ciała. Myślę, że takie bardzo uchwytne jest to, co dzieje się w naszym ciele. Bardzo często Państwo w sytuacjach niepokoju mówicie o tym, że czujecie jakby taki ból za mostkiem, że przyspieszyło Wasze tempo oddychania, że nawet mówicie o tym, że czujecie taką duszność, że jest jakby takie dławienie, nie możecie zaczerpnąć oddechu. Często też towarzyszy to, że się Państwo pocicie w nocy, czy jest problem z zaśnięciem, towarzyszą koszmary nocne. A to wszystko, myślę, jest dość łatwo zidentyfikować i przedstawiać w tych objawach lęku. Trudniej gdzieś mówić pewnie o tych objawach z poziomu psychiki czy z poziomu zachowań. Ale myślę, że często widzimy osobę w niepokoju, która nie jest wyprostowana, tylko przyjmuje taką skuloną postawę, która gdzieś unika z nami kontaktu wzrokowego, u której może obserwujemy takie drżenie kończyn, która też uśmiecha się, ale ten uśmiech jest taki przyklejony, nie jest naturalny, nie jest autentyczny. Ta osoba jest napięta, a ta osoba też mocno przeżywa i wyraża te same myśli. Cały czas jest w takim jakby zaplętleniu, mówiąc o tym, co ją niepokoi, co ją martwi. Widać też u niej taki problem ze skupieniem uwagi, z tym, że nie może sobie z łatwością przypominać różnych informacji. Tak funkcjonuje osoba w stresie, która odczuwa niepokój. Tak funkcjonuje każdy z nas. Co natomiast się dzieje, jeżeli będziemy mówić o zaburzeniach lękowych? Jak to odróżnić od tego, co ja przed chwilą Państwu nazwałam jako naturalne reakcje? Otóż, drodzy Państwo, jeżeli będzie tak, że te reakcje, o których sobie powiedzieliśmy, zaczynają wypełniać Państwu ponad 50% czasu nieprzeznaczonego na sen, to wówczas mamy do czynienia z tym, że ten lęk zaczyna Państwa kontrolować, że Państwo utraciliście nad nim kontrolę, że to Państwa zachowanie jest zmienione i może wymagać ten stan takiej interwencji specjalistycznej. Poza tym, że ten lęk jest obezwładniający, to żeby móc zdiagnozować zaburzenia lękowe, musi dojść jeszcze
kilka objawów. Mówi się w tych kryteriach diagnostycznych, że muszą to być 4 objawy z takich jak zaburzenia snu, zmęczenie, irytacja, zaburzenia poznawcze, utrata zainteresowań, taka koncentracja na problemie i te zaburzenia wegetatywne, o których Państwu wspomniałam, czyli to wszystko, co też będzie szło z ciała, te odczucia z ciała. A wymienia się różne rodzaje zaburzeń lękowych. Ja tutaj przytoczyłam Państwu takie, które najczęściej obserwuje się u osób doświadczających choroby onkologicznej. Nie będziemy się teraz dokładnie temu przyglądać, ale chciałam Państwu zasygnalizować tym, że lęk jest bardzo różnorodny, a może przyjmować bardzo różną formę. I taką charakterystyczną postacią lęku, zaburzenia lękowego jest lęk fobijny w odniesieniu do pacjentów zmagających się z chorobą. Czyli jest to lęk nakierowany na konkretną sytuację, czyli jest taka silna obawa przed zastrzykami. Tutaj często pacjenci, którzy poddawani są radioterapii, mogą mieć tą formę zespołu lękowego. Obok tego wyróżniamy też lęk uogólniony, zwany też przewlekłym, takim wolno płynącym, czyli gdzieś na danym poziomie ten lęk jest odczuwany cały czas. Ale może też być tak, że on ma taki charakter napadowy, paniczny, jest ostry, jest stabilnie i nagle pojawia się to takie odczucie, silne odczucie doznania lękowego. U pacjentów onkologicznych mówimy też o takim zespole lękowej koncentracji, zwłaszcza u osób w zaawansowanym stadium choroby onkologicznej. I wówczas pacjent koncentruje się bardzo mocno na objawach choroby i leczeniu, że to wypełnia cały jego czas. I przechodząc dalej, kolejne emocje, które sobie wymienialiśmy jako adaptacyjne, to nadzieja. I rzeczywiście o nadziei trudno mówić w wymiarze dezadaptacyjnym, bo czy można mieć zbyt dużo nadziei? Chyba nie. Czym nadzieja jest? Nadzieja to takie przekonanie, że nastąpi taki stan rzeczy, którego pragniemy. A w sytuacji choroby kojarzona jest ona z szansą. Daje ona mobilizację do leczenia, a daje wolę życia. Co więcej, z reakcji emocjonalnych, wspomniany przez nas gniew. O gniewie mówimy jako o takim z kolei przykrym stanie emocjonalnym, który jest reakcją na przeszkodę w działaniu, na taką przeszkodę, która utrudnia nam realizację celu. I tutaj w omawianym przez nas kontekście to choroba jest tym czynnikiem, który przeszkadza w tych naszych dążeniach, w naszych planach. Jest to czynnik, który jest niezależny od nas, jest nieprzewidywalny i wywracający to życie do góry nogami. Jeżeli chodzi o formy gniewu, to wymienia się ich kilka. Z takich najbardziej powszechnych to gniew uogólniony, czyli mamy taką pretensję, żal na niesprawiedliwość losu. Gniew przeniesiony, czyli gdzieś te reakcje są skierowane na najbliższych albo na personel medyczny. Gniew usprawiedliwiony, jest to taka sytuacja, w której na przykład doszło do jakiegoś zaniedbania i osoba rzeczywiście ma prawo czuć gniew. Gniew tłumiony, on będzie przejawiał się taką formą negatywizmu, taką niechęcią do współpracy. I w tym obrazie osoby z tym typem gniewu jest też dużo przygnębienia. I kolejny gniew, o którym chciałam Państwu nadmienić, to gniew ukryty. Jest to gniew nieakceptowany, którego nie chcemy, który próbujemy stłumić i nie wyrazić,
ale to się tylko dzieje do jakiegoś momentu i pojawia się moment, w którym następuje taki wybuch, ujawnienie tego gniewu, a potem poczucie winy, że do tego doszło. No i właśnie, poczucie winy, krzywdy, kolejna reakcja emocjonalna. Jest to nieprzyjemna kondycja emocjonalna, wynikająca z przekonania osoby chorej, że doświadczenie choroby zawdzięcza sobie. I tu mamy do czynienia z poczuciem winy, czyli że ona na przykład swoim wcześniejszym zachowaniem, jakimś postępowaniem doprowadziła do tego, że ta choroba pojawiła się. A poczucie krzywdy w tym kontekście będzie wówczas, jeżeli to osoba w innej osobie upatruje odpowiedzialności za pojawienie się choroby. To poczucie winy i krzywdy jest nierzadko wywoływane taką zazdrością wobec tych, którzy są zdrowi, którzy są szczęśliwi. Często łączy się też z takim zaniżonym poczuciem własnej wartości. Nierzadko także poczuciu winy i poczuciu krzywdy towarzyszą reakcje gniewu. I przechodząc do przygnębienia i smutku. Smutek, tak jak lęk, jest naturalną, normalną reakcją, którą doświadczamy w różnych momentach w naszym życiu. Doświadczamy ją w sytuacjach straty. Pozwala nam to przygnębienie oswoić się z tą utratą, znaleźć rozwiązania, zdobyć wsparcie ze strony bliskich, otoczenia, a w takim późniejszym wymiarze pozwala nam być bardziej doświadczonym, wyposażonym w różne umiejętności na kolejne trudne wyzwania w naszym życiu. Jeżeli zacznie ten niepokój wypełniać ponad 50% czasu nieprzeznaczonego na sen, wówczas, tak jak analogicznie w sytuacji lęku, będziemy mieć do czynienia z zaburzeniami depresyjnymi. Tutaj poza tą dominacją przygnębienia w ciągu dnia i tego czasu nieprzeznaczonego na sen, musi także wystąpić kilka objawów, dokładnie 4, z takich objawów jak obniżony nastrój, takie nawracające analizowanie tej sytuacji, myślenie o tej sytuacji, która nas przygnębia, takie poczucie braku radości, odczucie braku kontroli, że wszystko jest jakby poza nami, na nic nie mamy wpływu. Może też być zmiana naszego zachowania, nie mamy chęci, nie mamy sił do wykonywania rzeczy, które lubiliśmy. Że na przykład nie cieszą nas odwiedziny bliskich, odwiedziny wnuków czy znajomych, nie cieszy nas czytanie książki, oglądanie filmów, czy to, co lubiliśmy, co dotychczas sprawiało, że jeżeli to wykonujemy, to czujemy przyjemność. A pojawiają się też zaburzenia snu, ujawnia się zmęczenie, irytacja, pojawiają się także zaburzenia poznawcze. W odniesieniu do pacjentów onkologicznych wyróżnia się także kilka różnych zaburzeń depresyjnych. Takim charakterystycznym zespołem jest zespół depresyjny hipoaktywny. Jest to taki, myślę, że najczęściej jak myślimy o depresji, to myślimy w taki sposób, gdzie są objawy takiego ogólnego zmęczenia, osłabienia i trudności w podejmowaniu jakiegokolwiek wysiłku, ale musimy też pamiętać, że depresja może mieć inne oblicze i możemy mieć do czynienia z zespołem depresyjnym hiperaktywnym, gdzie oprócz tych objawów charakterystycznych dla depresji dominuje takie ogólne pobudzenie, drażliwość i lęk. Czasami u pacjentów onkologicznych możemy zauważyć zjawisko tak zwanej depresji maskowanej. Inaczej możecie się Państwo spotkać z takim określeniem maski bólowe, maski psychosomatyczne. I tutaj dominującym objawem nie są objawy depresji, a ból. I ten ból
nie reaguje na typowe leczenie przeciwbólowe. Co więcej, nasilenie tego bólu nie jest adekwatne do stanu przedmiotowego pacjenta. To, co się natomiast dzieje, to przy włączeniu leków antydepresyjnych, czyli leków używanych w sytuacji rozpoznania depresji, te dolegliwości, które pacjent zgłasza, ustępują, czyli ten ból jest formą maski przyjmowanej, żeby przykryć tą depresję, która pod tą maską się znajduje. Pogłębiające się objawy depresji, czy pogłębiające się przygnębienie może być bardzo tutaj niepokojące i nieść bardzo poważne konsekwencje. W kontekście choroby onkologicznej jest to na przykład wycofywanie się z leczenia albo w ogóle wycofywanie się z życia i mamy do czynienia z myślami samobójczymi u pacjenta. Może też w związku z tym dochodzić po prostu do takiej izolacji od bliskich, od świata. I powolutku zmierzając do końca, chciałam Państwu nadmienić o reakcjach emocjonalnych, które mieszczą się w ramach zaburzeń neuropsychiatrycznych przewlekłych i ostrych. Jeżeli mówimy o przewlekłych, to mówimy o tych objawach, które ujawniają się na skutek zmian w mózgu. Tutaj te zmiany mogą przybrać formę zespołu otępiennego, o czym Państwu wspominałam we wcześniejszych nagraniach, którymi mogłam się z Państwem podzielić, do których zachęcam, żeby zajrzeć, żeby posłuchać. Czyli poza chorobą nowotworową może na przykład towarzyszyć pacjentowi choroba współistniejąca, jak jakaś forma choroby neurodegeneracyjnej albo choroby naczyniopochodnej, która powoduje, że pacjent prezentuje objawy zaburzeń funkcji poznawczych. Ale również sama choroba nowotworowa, która obejmuje zmiany w mózgu, może dawać takie objawy związane z zaburzeniami funkcji poznawczych. Oczywiście to nigdy nie są tylko zaburzenia funkcji poznawczych, do tego zawsze zachodzą zaburzenia emocji, a także zaburzenia zachowania. Jeżeli chodzi o stany ostre, to w odróżnieniu od tych przewlekłych, te ostre udaje nam się ustabilizować, czyli udaje nam się ten stan pacjenta przywrócić do takiego stabilnego, bez tych problemów neuropsychiatrycznych. Natomiast w tych stanach przewlekłych ta poprawa jest trudna, gdyż te zmiany organiczne w mózgu są najczęściej o charakterze trwałym i nieodwracalnym. Tutaj w tych ostrych ta możliwość przywrócenia poprzedniego stanu jest realna. Na skutek czego te stany ostre się pojawiają? Otóż pojawiają się one na skutek leków, na skutek różnych zaburzeń metabolicznych albo wodno-elektrolitowych, na skutek formy intoksykacji, czyli na przykład pacjent w wyniku chemioterapii mógł zareagować różnymi objawami z obszaru poznawczego, emocjonalnego czy behawioralnego, a także guzy ośrodkowego układu nerwowego, które możemy zoperować, możemy napromieniać, czyli gdzieś jest ta szansa na odwrócenie tego stanu, bądź też niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego. I wyróżnia się różne zespoły w ramach zaburzeń neuropsychiatrycznych. Widzą Państwo je teraz przed sobą. Mamy zespół przymgleniowy, zespół majaczeniowy, zespół pomroczny i zespół splątania. Ja chciałam Państwu je zasygnalizować. Osoby bardziej zainteresowane mogą się w nie wczytać. Nie będziemy ich sobie dokładnie analizować, bo każdy z tych zespołów wymagałby
wielu informacji, żebyśmy mogli tak dokładnie zobaczyć i odróżnić od pozostałych zespołów, na czym on wygląda, tylko chciałam Państwu też, pokazując to, zaznaczyć, jak bardzo może być to złożone zjawisko. Zatem podsumowując powoli to, co dotychczas zostało powiedziane, to naruszenie, pojawienie się, może bardziej w ten sposób, pojawienie się choroby nowotworowej, to tak naprawdę dotknięcie każdej ze sfer funkcjonowania życia człowieka. To objęcie nie tylko psychiki, gdzie pojawiają się różne emocje, o których sobie dużo powiedzieliśmy teraz, ale to także objawy z ciała, to także naruszenie świata relacji z naszymi bliskimi, relacji społecznych, ale to także dotknięcie naszej sfery duchowej, gdzie poszukujemy znaczenia tej choroby. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego to mnie spotkało, jaki jest też sens życia i sens śmierci. A zatem, drodzy Państwo, większość pacjentów, która doświadcza choroby onkologicznej, doświadcza też lęku i niepokoju, który może ujawniać się z różną siłą i częstotliwością w trakcie różnych faz chorowania. To, co bardzo ważne, to każdy przeżywa tą chorobę na swój własny, jedyny, indywidualny sposób. I tych reakcji, które się ujawniają, nie należy oceniać, nie należy wartościować. To, co jest istotne, to te stany emocjonalne, o których Państwu powiedziałam, mogą wpływać na to, jak ten proces leczenia przebiega. Dlatego ważna jest świadomość własnych stanów, rozumienie swoich zachowań i rozumienie swoich reakcji, bo to pomaga nam w lepszym odnalezieniu się w tej całej sytuacji i w takim lepszym radzeniu sobie z chorobą nowotworową. Dlatego myślę, że ten wykład może być dla Państwa bardzo ważny, że ta wiedza psychologiczna może pomóc w tym całym wyzwaniu, przez które Państwo przechodzicie. Zapraszam też do kolejnej części, gdzie powiemy sobie więcej o obrazie choroby. Dziękuję Państwu za uwagę. Film został zrealizowany przez Federację Stowarzyszeń Amazonki przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą Wydawnictwa dla Amazonek.